3, 2, 1, 0, start. Chyba jestem na żywo. Dzień dobry. Ja wiem, że trochę niespodziewanie, ale dostałam pytanie, na które koniecznie muszę odpowiedzieć nie postem, nie wpisem, ale właśnie nagranie. I jest to pytanie, jak nosić kardygany, żeby nie wyglądać babcinie czy babciowato, czy już nie pamiętam, jak to było tam sformułowane. W każdym razie, z czym, jak nosić kardygany. No i tutaj zaraz pokażę kilka takich pinterestowych polecajek, które na szybko odnalazłam na Pintereście. Ja mówiłam, że pinterestowych. No, więc na Pintereście. I w każdym razie to, co jest bardzo ważne, to zawężę ten kardigan do mojego wyobrażenia, jak on może wyglądać babciowato. Ale zanim wytłumaczę, co mam na myśli, tak, to poproszę o informację, czym nie widać, czym nie słychać. To jest dla mnie najważniejsze, bo ja sobie tutaj mogę gadać. Widzę, że już mam kilkanaście osób się połączyło ze mną na żywo. Cudownie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną w ten piękny poniedziałkowy poranek. Tylko potrzebuję, może być jakiś like albo jakieś serduszko albo cokolwiek. Potrzebuję wiedzieć, czy jesteś ze mną na żywo i czy mnie widać, czy słychać. Więc kardigany, co do zasady, to otwarte swetry, czyli takie, które są albo dłuższe, albo krótsze, albo zapinane, albo niezapinane, albo przewiązywane. To wszystko możemy nazywać kardiganem. Natomiast co do zasady, najczęściej, gdy mówimy kardigan, to myślimy o takim krótkim sweterku na guziczki. I bardzo często właśnie taki kardigan zestawiony z innymi częściami garderoby może być uznany za kardigan, który jest w zestawieniu takim babciowatym. Z pytaniem niestety nie przyszło żadne konkretne zdjęcia, natomiast no, trochę odnoszę się do tego, co mi się wydaje. Więc w jaki sposób nosić kardigany, żeby właśnie babcinie nie było. Wrzucam tutaj kilka polecajek. Przede wszystkim zestawiać je nowocześnie. Nowocześnie, czyli tak, jak nie zastawiało się na przykład kardiganów w latach 50., 60., no bo wtedy nawiązujemy trochę do stylu retro, a dla niektórych ten styl retro, jeżeli nie jest bardzo wyrazisty, wtedy jest uważany za babcinę. Bo jeżeli na co dzień ubierasz się w stylu retro, to wtedy nikt nie odbierze, że wyglądasz jakoś babcinie czy nienowocześnie, no bo właśnie retro no, nie jest nowoczesne, jest w klimacie takich z minionych dekad. Więc jeżeli na co dzień nie jesteś retro dziewczyną, retro kobietą, no to nie polecam tak od czasu do czasu zaglądania w tamte rewiry, ponieważ może się okazać właśnie, że będziesz odebrana tak, no właśnie nienowocześnie. Niektórzy mówią ciotkowato, niektórzy mówią babciowato, babcinie, obojętnie. W każdym razie zestawiaj je nowocześnie. Mogłabym powiedzieć, że takim najprostszym zestawieniem to będzie zestawienie oczywiście z jeansami. Jeansy dodają trochę casualu do kardigana. I teraz też, co jest ważne, krótki kardigan na guziki może być kardiganem, który jest takim kardiganem obszerniejszym, jak tutaj widzimy, a może być takim kusym, przylegającym z małymi guziczkami, czy to będzie dekolt w serek, czy właśnie taki zamknięty całkiem. No to mogą być różne interpretacje i teraz zdecydowanie bardziej mogę powiedzieć na czasie, są właśnie takie kardigany większe, czyli takie jak widzisz tutaj, gdzie mamy, widać szerokie, po lewej stronie, szerokie jeansy, które są spięte takim wyrazistym, cynamonowym, rudym, koniakowym paskiem. Mamy sporo biżuterii, ponieważ są wyraziste kolczyki, delikatne naszyjniki, ale jednak jest tego dosyć sporo. No i właśnie mamy na koszulę, która jest koszulą w kropki. No i to, co jest jakby w ogóle teraz super istotne. Kropki, takie właśnie jak tutaj widzimy, wchodzą w taki bardzo silny trend. Więc można powiedzieć, że tutaj, no, jeżeli zależy Ci na tym, żeby być trendy, no to te kropeczki, jak najbardziej tak zwane polka dots, wchodzą na salony. No i mamy na to narzucony taki oversize'owy duży kardigan. Więc jeżeli nie jest to zestawione, wiesz, ze spódnicą ołówkową, z jakimś topikiem, z takimi kozakami pod kolano, gdzie między spódnicą a
końcem kozaka będzie takie kolano w rajstopach cielistych, bo takie zestawienia przeważnie są właśnie uznawane za takie babcine, no to może być jak najbardziej. Można oczywiście zestawić taki kardigan, wkładając go do środka, czyli zapinając i uznając go jakby taki kompletny outfit, to znaczy, że nie ma nic pod spodem, tak jak na zdjęciu całkiem po lewej mamy koszulę widoczną, bluzkę koszulową, tak następne zdjęcie to całe takie jasne, mamy zapięty kardigan. Możliwe, że jest tam jakiś top pod spodem, który jest niewidoczny, taki top bieliźniany, który po prostu ogrzewa tutaj naszą pinterestową modelkę. No i są spodnie, dżinsy, culotty białe zestawione z trampkami, no ale też można taki kardigan zestawić bardzo na luzacko, czyli też mamy trampki, ale już zupełnie inny styl spodni, takie bardziej pumpiaste, takie bardziej baggy, takie workowate. Sweter też jest workowaty, nonszalancko włożony w spodnie, taki jakby trochę za duży. No, na pewno nie powiedziałabym, że jest to zestawienie babcine, no ale jeżeli bardziej Ci się podobają takie klasyczne, eleganckie zestawienia, no to mamy tutaj buty już niesportowe, bardziej eleganckie. Czy będą to baleriny, czy będą to mokasyny, będą świetnym wyborem. Właśnie, czy teraz, gdy wchodzimy w jesień, zimę, to mogą być oczywiście botki, które gdzieś tam pod te szerokie spodnie, pod te szerokie dżinsy wejdą. No i taki klasyczny kardigan. Uważam, że bardzo, bardzo fajne zestawienie. Kolejne propozycje to zestawienie kardigana, też trochę tak jakby na sportowo, ale w innym wymiarze, tak jak były buty sportowe, tak możemy zestawić kardigan z t-shirtem. I tutaj mamy cztery t-shirty z zabudowanym dekoltem i z różnymi rodzajami kardiganów. Mamy otwarty, znaczy na guziki kardigan, ale nie zapięty. Mamy zapięty i wystający, tak kontrastowym kolorze t-shirt. Tutaj mamy rozpięty, podobnie jak na pierwszym, ale zwróć uwagę, jest tutaj taka delikatna biżuteria. No i tutaj mamy najbardziej taki w klimacie właśnie retro, w takim klimacie lat 60. kardigan. Całkiem po prawej ten taki delikatny zielony. Bo ja nie wiem, czy wy widzicie, jak ja tutaj macham moim kursorem, bo ja sobie mogę machać, a może się okazać, że wy zupełnie mnie nie widzicie, że ja nim macham. Dajcie znać, czy to widać, czy nie, bo muszę przyznać, że tego nie wiem. W każdym razie ten całkiem po prawej zielonkawy jest najbardziej taki właśnie retro, ale też zestawiony nie widać. Dobra, no to będę mówiła po prostu zdjęcie numer 1, numer 2, numer 3, numer 4. W każdym razie taka delikatna, na zdjęciu numer 2, 3 i 4 mamy delikatną biżuterię, która, znaczy taką średnio delikatną, bo ją widać, czyli nie jest to całkiem, dziękuję Kinga, dziękuję Paulina. Tak, nie, są takiej średniej wielkości, tak, ten naszyjnik. Nie są to jakieś długie wisiory, ale też nie są to jakieś delikatne bardzo celebrytki. No i w tym stylu takim podchodzącym pod sportowy, gdzieś tam taki nawiązujący do sportowego, możemy założyć z tak zwanym tank topem, czyli tutaj widzimy na zdjęciu numer 1, zdjęciu numer 2, mamy wystające tank topy, no i delikatnie opadający tak z ramienia kardigan. Ja wiem, że no, nie do każdej pracy można sobie, bo ja tak mogę iść do pracy, natomiast wiesz, jeżeli pracujesz w biurze, to może nie do końca takie opadające ramionko jest dla Ciebie, ale może gdzieś tam być jakieś to rozwiązanie, że to będzie tak delikatne, no nie będzie to wyzywające. I również znowu mamy szersze spodnie, w obu przypadkach to są chyba dżinsy, chociaż może te beżowe to są sztruksy, nie jestem teraz pewna, mam za małe zdjęcie, żeby zobaczyć. No i mamy właśnie ten obszerny kardigan włożony niedbale do środka, spodnie zaznaczone wyrazistym, takim dosyć szerokim paskiem, tak jak jest szerokość szlufek dżinsów, no to jest to tak wyraźnie zaznaczone. No i mamy też dwa tutaj takie zestawienia, gdzie ta biżuteria jest widoczna, czyli cały czas nawiązuje do tej takiej dość już widocznej biżuterii. W zielony przypadek, myślę, że taki najbardziej jakby jest otwarty ten dekolt, ale nie jest w żaden sposób wyzywający. Myślę, że do pracy tak można spokojnie w gdzieś jakiejś biurowej pracy pójść. No i właśnie dwa naszyjniki. I znowu jeans. Tutaj mamy akurat jakiś na czwartym zdjęciu z tym zielonym sweterkiem. Mamy poszarpane troszeczkę jeansy, natomiast nie muszą być poszarpane. To już zależy trochę od tego, co lubisz. No ale też można kardigany, może już tutaj nie w warunkach takich pracowych, profesjonalnych, ale gdzieś na wyjścia takie no, niepracowe po prostu.
można postawić na to, żeby ten kardigan nie tylko nie był babciowaty, ale wręcz był sexy, żeby był taki sensualny. Czyli coś, no sweter rzadko kiedy jest sexy, tak przynajmniej jest takie przekonanie, że swetry to są raczej te ocieplacze, w których wyglądamy jak ziemniaki, a nie jak sexy dziewczyny czy sensualne kobiety. Natomiast zobaczmy, że jeżeli zrobimy szeroki dekolt, jeżeli właśnie będzie albo szeroki dekolt V, albo będzie to kardygan, który opada nam na jedno ramię, albo może nawet jeżeli, tak jak mamy w ostatnim, czwartym, w takim zielonkawym zestawieniu, mamy niby zapinany pod samą szyję, ale można rozpiąć te dwa guziczki, jedną część rozchylić i też jest to bardzo takie sensualne, ale zwróćmy cały czas uwagę, jest nieustannie ten sam motyw, to znaczy, że mamy włożone kardigany do środka spodni. Do środka przeważnie spodnie, które utrzymują ten kardigan, to znaczy, że one są dosyć mocne, dżinsy, sztruksy, które po prostu będą trzymały go w ryzach, no ale oczywiście nie tylko spodniami człowiek żyje, bo jeszcze mamy spódnice i spódnice różnego rodzaju. Wspominałam na samym początku, że bardzo często te kardigany noszone ze spódnicami ołówkowymi, tutaj jakby bardzo szybko można wejść w ten taki właśnie ciotkowato-babciny wygląd, więc dlatego proponuję troszkę coś innego. Spódnica taka delikatna, satynowa, lejąca, pierwsza po lewej stronie, to takie zestawienie z około brzoskwiniowo-łososiowo-beżowe. Bardzo taki delikatny, świetne zestawienie, takie zderzenie materiału, gdzie mamy tą lejącą, miękką, śliską spódnicę, ten mięsisty kardigan u góry. Tutaj kluczowe jest, żeby kardigan był dosyć krótki, żeby jego włożenie do spódnicy było tylko takim zaczepieniem go, a nie jakieś szczególnie wkładanie do środka, żeby nie było tego po prostu nagromadzenia puchatego materiału pod tą taką, no przeważnie gładziutką spódnicą, albo można zrobić tak, żeby założyć sukienkę taką satynową, coś a la taka wręcz piżamka i na to po prostu założyć sweter, no ale też można postawić na trochę takie wyraźniejsze zestawienia, czyli zdjęcie numer 2 i numer 4, gdzie mamy spódnicę w midi, taką w linii A, coś w rodzaju powiedzmy plisowanych spódnic, kardygany znowu włożone do środka. Na zdjęciu numer 2 mamy nawet pasek przewiązany w talii, czyli też takie mocne zestawienie. No i dla osób, które lubią mieć jakby dużo przy ciele, takim, którym nie przeszkadza, to taki efekt powiększenia sylwetki. No to mamy zdjęcie numer 3 i spódnicę, która jest zestawiona z takimi poziomymi falbanami, nazwijmy to, czyli coś, co dodaje objętości. Na górę kardigan nie włożony do środka, który też dodaje trochę objętości, no ale jest to zdecydowanie takie powłóczyste, piękne zestawienie. Także tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Można oczywiście pójść jak już nie chcemy babcinie, no to możemy na lolitkę. Myślę, że tutaj to tak celowo zostawiłam na koniec i tylko dwa takie zdjęcia. Renata pisze, że mnie nie słychać. Nikt wcześniej tego nie zgłosił, więc mam nadzieję, że jednak aż tam nie słyszy, jak już tutaj tak gadam, po prostu prawie 15 minut. W każdym razie spódnice plisowane, ale takie króciutkie, trochę w stylu cheerleaderki, trochę dziewczęce, no i kardygany włożone do środka. To już jest taki bardzo, bardzo dziewczęcy styl. Trzeba dobrze się z takim czuć. Także słychać, dobra, już słychać, już Renata pisze, że. A to nie, to inna Renata pisze. A, przepraszam. Kinga pisze, że słychać, dobra, super. No więc daj znać, proszę, jak już piszecie dziewczyny komentarze, daj znać, czy takie krótkie wjazdy poradnikowe są ok. Czasami jest szybciej, prościej zrobić taką króciutką prezentację, jeden temat tak szybko przelecieć, żeby po prostu dać trochę porad, ale żeby nie był to wideo poradnik. Ja oczywiście nieustannie zapraszam na bloga, czyli kodstylu.pl łamane przez blog i tam jest dużo, dużo, dużo treści poradnikowych. Teraz odświeżamy wpisy o typach sylwetek, czyli tam świeże porady z najważniejszymi zasadami, tipami dla każdej z sylwetek. No i oczywiście, jak już jestem przy tak zwanej autoreklamie, czyli zapraszam Cię na bloga, może wyłączę.
Może wyłączę. O, jestem, tak. Jak już zapraszam Cię na bloga, to też będę zapraszała i przypominała, że do końca tego roboczego tygodnia, czyli do 10, do czwartku, możesz jeszcze dołączyć do klubu stylowych kobiet, czyli do takiej wirtualnej przestrzeni, gdzie będziesz miała przede wszystkim więcej takich porad jak dzisiaj. Ze względu na to, że jeżeli lubisz takie porady wideo, to tam mamy raz w miesiącu w klubie odbywa się webinar na tematy zgłoszone przez uczestniczki. Czyli tak jak dzisiaj ja dostałam konkretny temat od jednej z osób, które mnie obserwują, jednej z moich klientek, no i na niego odpowiedziałam. Tak, w klubie też zbieramy ankiety, zbieramy odpowiedzi wasze, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o, przepraszam, zawiesiłam się na pytaniu Renaty, na które zaraz odpowiem, tylko dokończę z tymi webinarami, że w klubie co miesiąc jest webinar właśnie na tematy zgłaszane przez uczestniczki klubu. I Renata pisze, że sylwetkowo z większym brzuszkiem chyba nie bardzo taki kardigan. Uważam, że super. Kardigan super, szczególnie, poczekaj, ja Ci jeszcze pokażę raz, na chwilę się tutaj cofnę do slajdów. Tego rodzaju rozwiązania, czyli właśnie spodnie, dżinsy, które trzymają ten brzuszek i sprawiają, że on jest w takiej, że tak powiem, zwartej formie, bym powiedziała. Też nie wiem, jaki duży ten brzuszek jest. W każdym razie jak najbardziej są ok. Mi się na przykład bardzo podoba tutaj pani po prawej całkiem. To jest, uważam, świetne rozwiązanie, gdzie mamy odsłonięte kostki i one nie muszą być odsłonięte fizycznie. To znaczy, że mogą to być bardzo takie przylegające skarpetkowe bodki, ale jakby pokazujące, że to jest cienka część nogi, tak? Czyli ta okolica kostki, cienka, szczupła część nogi i później są szerokie spodnie i to naprawdę w większości sylwetek się świetnie, świetnie, świetnie sprawdza. No, więc ja uważam, że jak najbardziej takie kardygany są w porządku, tylko właśnie najlepiej, kiedy one są włożone do środka. Oczywiście to trochę zależy od tego, bo jeżeli na przykład jesteś sylwetką O, no to znowu wyciągnięty na zewnątrz, ale w miarę krótki, czyli ja sobie tutaj tylko pozerkam, czy jest włożony na zewnątrz, ale zobaczmy, 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 czy jest tutaj coś takiego, co byłoby najbardziej. Myślę, że tak wyciągnięty, jak tutaj na zdjęciu trzecim, coś w ten deseń. Patrzę jeszcze, czy tutaj jest któryś. Czyli powiedziałabym, że dla sylwetki na przykład O, to zdjęcie numer 3 tutaj z tymi jeansami, było, tu jego długość jest super. Nie? Taki krótki, on oczywiście może być zapięty, żeby faktycznie, jeżeli chcesz całkowicie jakby zasłonić tę okolicę brzucha, no to jak najbardziej tak to może być. Czyli jak najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej. Dla sylwetki z wystającym brzuszkiem, obojętnie, kiedy to nie będzie typ sylwetki, czy to będzie faktycznie sylwetka O, gdzie ten brzuszek dominuje nad sylwetką, czy to będą po prostu brzuszki odstające w sylwetkach Y, X, H, obojętnie, obojętnie, no to jak najbardziej kardigany mogą być. Tylko tak jak mówię, jeżeli ten brzuch jest naprawdę bardzo odstający i nie chcesz go jakby opinać spodniami czy spódnicą, no to wtedy po prostu krótki kardigan i nałożony na wierzch. Tak, a ja wrócę jeszcze na moment do klubu stylowych kobiet. Przypomnę, że właśnie do 20. Ja gadam. Do 10 do północy, czyli do czwartku do północy mamy, więc ostatnie już 4 dni się odliczają, a właściwie 3 z hakiem, które no możesz dołączyć. Następne otwarcie klubu będzie w kwietniu przyszłego roku, jeżeli będzie, bo różne duże zmiany mi chodzą po głowie, więc jeżeli będzie, to na pewno na najbliższe pół roku klub będzie działał. Także tam, jeżeli masz ochotę mieć taką stylistkę pod ręką, na wyciągnięcie ręki, stylistkę na podorędziu, różne słyszałam określenia naszego czatu, no to właśnie sprawdź sobie stronę, tutaj widzę Paulina wrzuciła ksk.kodstylu.pl, jest w komentarzu, zresztą w opisie do wideo również jest link i przypominam, co jest mega ważne, ponieważ ja wiem, że można mieć obiekcje na zasadzie takiej, że czy ja znajdę czas, żeby korzystać, czy będę umiała skorzystać z tych porad, czy w ogóle jakby, czy finansowo mi się to będzie opłacało, bo są osoby, które mówią mi, że te 227 zł na 3 miesiące, czyli jakby nie patrzeć, 75 zł miesięcznie za możliwość konsultacji ze stylistką, w którymś, no, kiedy się chce, to jest po prostu śmiesznie mała kwota.
I obiektywnie rzecz ujmując, ja się z tym zgadzam. To znaczy, że klub jest za tani. To zdecydowanie. I patrząc tak obiektywnie na to, co się dostaje, to on jest za tani. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych osób te 227 zł może być tak, no okej, no niby niedużo, ale jeżeli nie skorzystam, no to zmarnuję. No i z tym się zgodzę, tak? To znaczy, że jeżeli dołączysz do klubu, zapłacisz czy za 3 miesiące bytności w klubie 227 zł, czy dwukrotność tej kwoty za całe 6 miesięcy z góry, no to no możesz mi powiedzieć, no co z tego, no zapłaciłam, jest tam dużo wartości, ale ja z niej nie korzystam, no to tak, to wtedy będą zmarnowane pieniądze. Natomiast to, co jest taką nowością, jeżeli chodzi o klub stylowych kobiet obecnie, to jest to, że uruchomiłyśmy możliwość gwarancji satysfakcji. To znaczy, że uruchomiłyśmy możliwość, że jeżeli dołączysz do klubu i do 14 dni stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie, że w ogóle no, nie chcesz tego klubu, że nie korzystasz, że ci się to nie podoba, że to jest coś innego niż myślałaś, że podjęłaś zbyt pochopną decyzję, no to oddajemy ci po prostu pieniądze. Jeżeli chcesz nam podawać powód, no to super. Dla mnie, jako dla twórcy, każdy powód jest dobry, natomiast no, nie ma obowiązku podania powodu. Możesz po prostu powiedzieć nie, bo nie. Także możesz sobie dołączyć po prostu do klubu stylowych kobiet, no, jakby za darmo na 2 tygodnie. Czyli na próbę po prostu. Możesz sobie wypróbować, czy klub to jest coś dla ciebie. I na pewno znajdą się takie osoby, które przepadną w klubie i stwierdzą, że to jest w ogóle najlepsza decyzja w ich życiu, czemu nie zrobiły tego wcześniej, bo mogły no, po prostu zaoszczędzić sporo pieniędzy na nieudanych zakupach, ponieważ nasze klubowiczki często mówią, że dzięki nam kupują mniej, a jak już coś kupują to z sensem, z logiką i tak, żeby to wszystkiego pasowało. No może nie wiem, gdzieś tam przy okazji będzie oglądała nas jakaś klubowiczka i wrzuci jakiś komentarz. Jeżeli chodzi o klub, byłoby absolutnie fantastycznie z poleceniem tego miejsca, jeżeli oczywiście ma ochotę polecić. No dobrze, to ja w takim razie nie będę przedłużała. Pamiętaj proszę o gwarancji satysfakcji, pamiętaj proszę o tym, że do 10 listopada i już koniec zapisów i później udajemy się na długi weekend i już nie przedłużamy możliwości dołączania. No i co? I tyle. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że kardygany się przydały. I do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.